Zainspirowała mnie ta wspólna modlitwa, bo tutaj napisaliście właśnie to pytanie, jak budować kościół w rodzinie. I tu nie chodzi o to, żeby budować ten kościół za miesiąc, za rok, że ja się teraz zastanowię. Zainspirowała mnie ta wspólna modlitwa, ja mam do was pytanie. Kto z was dzisiaj wieczorem po przyjeździe do domu poprosi rodziców o wspólną modlitwę? Przemyślcie, ja wiem, że tak jest trudno od razu podnieść rękę, może trochę wstyd, ale przemyślcie to. I jak zrobicie ten pierwszy krok, to zobaczycie, że będzie lepiej. Może powiedzą, ty jakiś głupi jesteś, skąd ty z synodu przyjechałeś, nie? Co ci tam wodę z mózgu zrobili, nie? Ale o to chodzi, o to chodzi. Jak nie będziemy robić kroków do przodu właśnie takich, to będziemy stali w miejscu, a jak będziemy stali w miejscu, to się będziemy cofali. Mieliśmy wszystko to, jak uważaliśmy, jak możemy budować kościół w tych naszych rodzinach, w których jesteśmy, ale też jak dawać przestrzeń do działania na przykład w przyszłości naszym dzieciom, tak patrząc też na to, co na przykład nas ograniczało w naszych rodzinach teraz będąc, nie? I też zastanawiając się, co na przykład rodzice mogliby, powiedzmy, zmienić w swoim zachowaniu, żeby nam dać tę przestrzeń do działania dzisiaj. I z tego powstała właśnie taka mapa myśli. Z tych wszystkich tutaj wymienionych całych rzeczy, które byśmy mogli zrobić, wybraliśmy takie trzy. Świadectwo życia i życiem, integracja rodzin na parafii i wspólna modlitwa, która myślę, że jest właśnie tym fundamentem, który powinien być przede wszystkim właśnie. Bo w końcu bez zbudowania tej wspólnej relacji z Bogiem nie zbudujemy tak naprawdę nic porządnie i konkretnie. To ja tylko dopowiem jeszcze, o co nam chodziło dokładnie z tą integracją rodzin na parafii, bo okazało się, że dużo osób ma takie doświadczenie nie jakiejś konkretnej wspólnoty parafialnej, w którą by się cała rodzina angażowała,